Siemanko, z tej strony Jojo i dzisiaj, jak mówiłem w poprzednim unboxingu, od razu wpadł na kanał drugi unboxing tej dużej paczki. Chciałem, żeby był to osobny unboxing, ponieważ jest tu niezwykle ważna kostka. Ważna, interesująca, ciekawa, droga i tak dalej, i tak dalej. Dlatego przechodzimy do unboxingu. Wy oczywiście już wiecie, co jest w środku. Ja też zresztą wiem, nie ma co się ukrywać. Wy wiecie po tytule, co jest w środku. Na środku jest kość jedna i jest to Shengshu 11x11. Czyli nowość od Shengshu, wielka kość. Co ciekawe, jest całkowicie sześcienna. Na razie nie było jedenastki sześciennej. Shengshu zmienia tą postać rzeczy. Od drugiej strony otworzymy, ale trudno. Oczywiście mamy tak, w środku zestaw naklejek dodatkowy. Dużo tych naklejek jest, powiem wam. Zestaw naklejek. Mamy kalendarzyk od magicznej kostki. Patrzcie, jaki ładny. Magiczna kostka, kalendarzyk z tyłu. Ja sam noszę taki w portfelu. Zresztą mam paczkę takich kalendarzy, które też będę na Orange Video Fest rozdawał. I mamy kostkę. Mamy Shengshu 11x11. Już tu jest opisane. Jest wow. Jest ciężka, jest kawał kostki. Nie mam pod ręką dziesiątki, żeby porównać, ale to zrobimy w recenzji. No, zaraz zobaczymy. Sam się nie mogę doczekać, jak to się porusza. Oczywiście kostka jest zafoliowana. Pudełko kartonowe, dość mocne. Pudełko na bok. Robimy odfoiling, unfoiling, odfoliowanie i jest. No, jest coś, porównam sobie z kostką, jedną z, z drugiego unboxingu. Dobra, nawet nie otwieram. Trójka, patrzcie, jak przy tym wygląda trójka. Jest różnica, nie? Prawie dwa razy większa jest ta kostka. Raz, dwa, albo inaczej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Mamy 11 warstw. Kostka Shengshu 11x11. Wow. Zobaczmy, jak się porusza. No, powiem wam, że porusza się fajnie, gładko, leciutko, płynnie. Nie mogę jej chyba żadnego oporu nie czuć. Jest szybka przede wszystkim. Nic nam w środku nie haczy. Nawet jakbyśmy sobie kręcili nie wiadomo jak, no nic nam w środku nie haczy w tej kostce. No, jest ciekawie. Będę musiał zrobić na niej sobie kilka solwów, albo nawet więcej niż kilka. Słuchajcie, no jest miłe zaskoczenie. Shengshu bardzo szybko poinformowało o tym, że wychodzi jedenastka, która jest całkowicie sześcienna i nagle boom, i jedenastka jest. Nie było zapowiadania jak moju, które już na przykład piętnastkę zapowiada od chyba 2 lat, jeśli się nie mylę. Bardzo szybko wyszła ta kostka i jest no niezwykle pozytywnym zaskoczeniem. Co dla mnie najważniejsze i co muszę sprawdzić, oczywiście oha, jakby było oha. Nie, zrobimy. Oczywiście, skoro mam teraz jedenastkę, a układałem już 9 i 10 oha, to wiecie chyba czego się spodziewać. Zobaczymy, kiedy to zrobię, ale na 100% będę układał tą kostkę oha, chcę to ułożyć. Chcę też załatwić sobie 8x8, chciałbym zrobić taki relay od 2x2 do 10x10 oha, albo nawet do 11x11 oha, zajmie mi to kilka godzin na pewno, ale no nie mam 8 w kolekcji, jak będę miał 8, to na 100% to zrobię, chyba że ktoś z was może ma i jest w stanie mi pożyczyć, to prosiłbym o kontakt. Jestem bardzo chętny na nagranie takiego filmu. O, co mogę powiedzieć? Kostka jest dość luźna. Widzicie, że jest dość luźna, ale mam nadzieję, że nie sprawi to, że będzie popowała. Nie chciałbym, żeby spopowała. Ciekaw jestem, czy będziemy w stanie wyjąć jakiś element. Patrzcie, jakie to jest luźne wszystko. Zobaczcie, jak to się porusza. Z jednej strony chciałbym wyjąć jakiś element. Jestem bardzo ciekawy tego, jak to wygląda w środku. Z drugiej trochę się boję, bo jednak te elementy są na tyle drobne, że tu strach coś robić. Znając życie, to ona prędzej czy później w czasie układania coś, gdzieś coś spopuje. Więc tak czy siak dowiem się, jak to wygląda w środku. No ale wiecie, fajnie by było, jakby jednak nie popowała. To by było bardzo miłe z jej strony. Nie, no nie wyjmę wam żadnego elementu. Na pewno są długie te stopki w tych elementach, te elementy są drobne, ale wow, tak się prezentuje 11 od Shengshu. Jak widzicie, kostka jest niezwykle spora. Bardzo szybko postaram się zrobić jej recenzję na kanał, ponieważ no, jest to nowość, dość ciekawa nowość, dość imponująca nowość i tak dalej. Więc będzie dość szybko recenzja na kanale, będzie też prezentacja u magicznej kostki na stronie. No i też w najbliższym czasie będę chciał zrobić ją oha, o czym też wam zapowiem. Prawdopodobnie samo nagranie
będę nagrywał, jak układam ją OHA, ale poza tym prawdopodobnie w czasie tego przeprowadzę po prostu live streama. Czyli będzie taki live stream, na którym ja będę układał tą kostkę OHA, będziecie mogli zadawać pytania, pogadamy sobie trochę, więc będę informował o tym na fanpage'u, na Facebooku, może w jakimś filmie wspomnę, jak już będę miał konkretny dzień. Na razie czas zająć się sesją. To jest najważniejsze w tym momencie. No ale kostka prezentuje się w taki oto sposób. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam Was do innych filmów, do recenzji, już niedługo recenzja tej kostki i wielu innych, które były w unboxingu sprzed kilku minut. Także do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!